Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Piotr Dyśkiewicz, wiceprezydent miasta Płocka. Dzień dobry, witam państwa. I Maja Syska-Żelechowska, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka. Witam serdecznie. Drodzy państwo, niektórzy z Płoczan twierdzą, że nasze miasto jest zabetonowane, że brakuje tutaj zieleni, parków, terenów rekreacyjnych. Co miasto robi, żeby tak nie było? No tak, my się spotkaliśmy z taką opinią, dlatego też podejmujemy szereg działań, które mają, że tak powiem, odwrócić to spojrzenie. Oczywiście, i o tym mówiliśmy wielokrotnie, zaczęliśmy od takiej swoistej analizy tego, co dałoby się zrobić w naszym mieście, jeżeli chodzi o poprawę zieleni. I taki dokument powstał przy współpracy z Politechniką Warszawską. Niestety tutaj, jeżeli chodzi o możliwości, które pozwoliłyby na to, żeby chociażby w Śródmieściu powstał jakiś spory park, no to niestety nie ma takiego miejsca. Również plany zagospodarowania, które też determinują te obszary i jakby wskazują, co na tym obszarze może powstać, określają szczegółowo ten zakres. I stąd też decyzja, żeby skłonić się ku tak zwanym parkom kieszonkowym. To daje takie możliwości, żeby w tej zwartej zabudowie jednak wygospodarować małe przestrzenie, które staramy się zazielenić, czyli kilka drzew i takie rośliny wieloletnie, które dają w momencie, kiedy mamy ten okres letni, taki ciężki, który będzie pewno ciężkim też dla osób starszych, żeby to było takie wytchnienie, gdzie można przystanąć, odpocząć. I oczywiście jest wielu zwolenników takich rozwiązań, inni to krytykują, natomiast jest to rozwiązanie, które pozwala na to, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, wygenerować, czy wyrwać część tego betonu z miasta i żeby tam powstała taka zielona enklawa. Więc jeżeli mówimy o tym centrum naszego miasta, to tak to wygląda. I tutaj takie działania prowadziliśmy i w roku ubiegłym, i w tym roku, i one będą kontynuowane również w latach następnych. Oczywiście to wymaga pewnej diagnozy, bo tutaj przecież, tak jak zawsze powtarzam, to też jest związane czy chociażby z infrastrukturą, która znajduje się pod ziemią. To musimy uwzględniać i to też czynimy, więc tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o te większe rzeczy, czy większe tereny zielone, to też wymaga pewnej pracy koncepcyjnej i przygotowań i to też realizujemy i w tym roku zostały wykonane takie analizy, czy też po prostu inwentaryzacje terenów, które troszeczkę większe, które chcemy też przywrócić zieleni. Zaczęliśmy od parku na Górkach i tutaj rzeczywiście wydział pani dyrektor wykonał potężną pracę związaną z inwentaryzacją, waloryzacją tego terenu, tak? Tak. I tego najcenniejszego drzewa, które znajduje się na tym terenie i to pozwoliło na to, żeby, że tak powiem, prowadzić te prace. One będą w dalszej części również kontynuowane, ale chociażby Plac Obrońców Warszawy, tak, który też oczywiście jest terenem zielonym, ale wymaga też pewnych zabiegów po to, żeby wyglądał jeszcze bardziej atrakcyjnie. Przy ulicy Mickiewicza dawny cmentarz żydowski. Też planowałem czy, do zagospodarowania. Tak? Czy też Park Braci Jeziorowskich na Międzydorzu. To wszystko, że tak powiem, w tym roku się działo, jeżeli chodzi o te prace przygotowawcze. Nasi czytelnicy zwracają też uwagę na nowe nasadzenia, z których część według nich przynajmniej jest uschnięta, tudzież nieprawidłowe sadzonki drzew są użyte. Tutaj podają jako przykład teren obok parku linowego na Borowiczkach. Jak wyglądają te procedury w Urzędzie Miasta Płocka w przypadku, gdy faktycznie takie sadzonki się nie przejmą? No tutaj musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim te wszystkie przetargi, które na nasadzenie, które my ogłaszamy, mają zawartą klauzulę taką zabezpieczającą, mówiącą o tym, że wykonawca bierze odpowiedzialność przez 3 kolejne lata za to, co z tą rośliną czy drzewem się dzieje,
I wtedy, jeżeli rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że no, drzewo się nie przyjmuje, bo to też jest jakby naturalna kolej rzeczy, że takie rzeczy, no może się tak zdarzyć po prostu, no to wymienia to drzewo. Natomiast konkretnie, jeżeli chodzi o ulicę... To jest chyba Mazowiecka. Mazowiecka, to te nasadzenia odbywały się w ostatnim czasie. To są świeże nasadzenia, które jeszcze nie były odbierane przez Wydział Kształtowania Środowiska. Natomiast to, że one nie mają w tej chwili liści, to jest też jakby naturalna sprawa, bo te drzewa sadzi się, tutaj pani dyrektor pewno, jeżeli źle powiem, to mnie poprawi, w okresie takim... Poza sezonem wegetacyjnym. Tak. Chodzi o to, żeby nie było liści właśnie, żeby te sadzonki nie były ulistnione, dlatego nam się przedłużył teraz ten okres sadzenia, przesunął się termin rozpoczęcia sadzenia z uwagi na to, że bardzo długo mieliśmy lato jednak, przecież cały wrzesień było bardzo ciepło, więc te terminy jakby wynikające z umowy nieco uległy przesunięciu, bo nie mogliśmy, po prostu szkółki nie chciały dostarczać tego towaru w postaci ulistnionych drzew, więc trzeba było poczekać. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie związane z uwagami, chociażby tutaj czytelników, słuchaczy, tak, że te sadzonki są nieodpowiednie, więc pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska również mają konkretne wykształcenie w tym kierunku i o ile nie będą, te konkretna sadzonka nie będzie spełniała wymogów postawionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to po prostu już takie sytuacje w tym roku miały miejsce i te drzewa były wymieniane, tak, bo wykonawca zgłosił, powiedzmy, do odbioru, no ale w tym roku sadzimy 1114 sztuk drzew, a nas jest tylko, powiedzmy, trójka tych osób nadzorujących, więc te odbiory trwają już od jakiegoś czasu, natomiast odbywają się sukcesywnie. Nie jesteśmy w stanie wszystkich drzew obejrzeć, ale zapewniam wszystkich mieszkańców, że każde drzewo będzie tutaj zlustrowane i ewentualne uwagi czy sugestie co do wymiany wykonawca po prostu będzie musiał wymienić. To, czy one się przyjmą, będziemy wiedzieli na wiosnę. Tak, ale no, sam pokrój, tak, drzewa, jeżeli jest niezgodny z naszymi wymogami, tak, bo mnie trudno jest powiedzieć, bo ja nie byłam akurat tam w tej chwili na tej ulicy Mazowieckiej. Trudno też z filmiku ocenić, czy jak to drzewo wygląda, bo to o tym wiele jakby cech jego, będąc tam na miejscu, zadecyduje. Więc zapewniam, że to będzie wszystko jakby przejrzane, bo to my sobie zdajemy sprawę z tego, że wydajemy publiczne pieniądze i mamy tego pełną odpowiedzialność, więc wszelkie jakby uwagi czy nieprawidłowości będą musiały być usunięte przez wykonawcę w określonym czasie, tak? Jeżeli to się nie uda teraz, no to jest jeszcze okres wiosenny i tak jak pan prezydent powiedział, 3-letni okres pielęgnacyjny, tak? No ale to dobrze, że mieszkańcy zwracają uwagę, bo to też jest jakiś sygnał dla nas, jeżeli nawet jakaś informacja do nas nie dociera. Natomiast no, staramy się jakby tutaj interesy gminy zabezpieczyć maksymalnie. Tak, no bo to są potężne pieniądze. No, w tym roku przeznaczyliśmy na nasadzenia zieleni w mieście 4,5 miliona złotych, także to jest taka, myślę, niebagatelna kwota, tak? I to są jakby te pieniądze przeznaczone jeszcze bez pielęgnacji, bo pielęgnacja, tak są konstruowane umowy, że nie jest spłacone jakby z góry za tą pielęgnację, tylko po roku wykonawca, jeżeli się wywiąże, to te pieniądze trafiają do niego, tak? Czyli to jest na bieżąco weryfikowane. Oczywiście to budzi wiele emocji, jak usycha jakieś drzewo. My też nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale tak jak pan prezydent powiedział, kwestia miejsca, w którym ono rośnie. Poza tym niestety drzewa w szkółkach rosną w jakichś szpalerach. One mają tam jakiś komfort stworzony dla bytu w danym miejscu. Są przesadzane, niekoniecznie rosną w szpalerze akurat jedno obok drugiego, tak jak w szkółce, i różnie. One przeżywają też taką traumę, można powiedzieć, więc no tak, muszą się dostosować. Warunki bytowe, atmosferyczne, które wpływają później po zasadzeniu drzewa na miasto, to trudny teren, to nie jest park, tak? Bo jeżeli sadzimy w parku, no to powiedzmy, to jest bardziej przyjazne dla drzewa, ale w pasie drogowym to już nie jest tak przyjemnie, tak? Ale tutaj warto, pani dyrektor, podkreślić też jedną rzecz, że przy nasadzeniach staramy się też dokonywać, a bardzo często jest to
taka potrzeba wymiany gruntu, prawda? Mhm. Po to, żeby te warunki przy sadzeniu były jeszcze bardziej sprzyjające. Mhm. No i tak się zadziało na przykład przy Narodowych Sił Zbrojnych na tym skwerze, gdzie posadziliśmy prawie 80 drzew, o ile pamiętam, 78 chyba i bardzo dużo krzewów bylin i tam była całkowita wymiana gruntu, więc miejmy nadzieję, że te drzewa będą się tam dobrze miały. No, tu była rzeczywiście, to był taki wyjątkowy teren i ta wymiana była konieczna, bo tam kiedyś był parking dla giełdy samochodowej, więc tam było nieciekawie w tym gruncie, ale o to zadbaliśmy, żeby drzewa dobrze się miały, tak, w kolejnych latach. No to jest taki element, który nam, no, przez który rosną koszty, bo wymiana gruntu zawsze jest kosztownym elementem takiej inwestycji. Ale pewnie bardzo przydatnym pod kątem dalszego rozwoju tych drzew. Czasami koniecznym. Jest to, tak. Jak już byliśmy przy ulicy Mazowieckiej, to tam w pobliżu powstał elektryczny las, o ile dobrze zapamiętałam. Co to jest za cudo? No tak, to dziwnie brzmi. Elektryczny las, który zasadziliśmy właściwie z pomocą dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 w Płocku. Natomiast cała historia wiąże się z tym, że zostaliśmy gdzieś tam dostrzeżeni przez stowarzyszenie, które, a wiązało się to z zbiórką elektrośmieci, bo tych śmieci udało się zebrać 17 ton, więc bardzo pokaźna ilość, a to się wiąże również właśnie z odpowiednią segregacją i też świadomością osób o tym, w jaki sposób należy te śmieci pozbywać się i segregować. Odbywało się pod nazwą takiej akcji Polska Stolica Recyklingu. W związku z tym, że udało się zebrać taką ilość tych elektrośmieci, dostaliśmy za darmo do nasadzenia prawie 180 drzew. Te drzewka są niedużej ilości, bo właściwie od 40 do 50 centymetrów. Takie leśne sadzonki, tak? Tak. Taki typowy las. No i razem z dziećmi udało się zasadzić kolejne drzewka, które będą sobie rosły właśnie przy tej ulicy. I myślę, że to sprawiło dużo radości i dzieciom, ale też myślę, że kolejny teren, który gdzieś tam po prostu się zazielenia. Czyli powiększył się po prostu las komunalny, bo tam ta powierzchnia w planie zagospodarowania przewidziana była do zalesienia, bo zaraz w sąsiedztwie jakby dosadziliśmy jakby do ściany lasu gminnego, bo ten las jest nasz, tam gdzie jest ten park linowy, to jest teren miejski. No i tam też robimy szereg różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Ta wichura 3 lata temu tam tak, dużo szkód, się szkód takich zrobiła. Natomiast te dosadzenia tam mają miejsce. Tutaj ta uprawa, która została, uprawa, tak nazywam, bo to można powiedzieć, że to jest uprawa. To jeszcze trudno mówić, że to jest las, czy teren zielony, to jest na razie uprawa taka leśna. Została ogrodzona, będzie pod opieką wykwalifikowanej firmy, która zajmuje się wykonywaniem czynności leśnych, taką typową, specjalistyczną firmą, z którą miasto ma umowę. To nie będzie Arbor, tylko zupełnie inna firma. Także, to jest taka fajna inicjatywa. Mamy nadzieję, że w tym roku też nasze szkoły przystąpią. Podkreślić, że to będzie kontynuowane, bo to jest Fundacja Odzyska i Środowisko, która również kolejną edycję tego konkursu będzie organizowała i warto, żeby też być może szkoły zainteresowały się. W tym roku są takie intratne nagrody, bo tyle, o ile pamiętam, to jest chyba 50 tysięcy złotych w ogóle za udział w takiej zbiórce i tutaj też oni to rozbudowali, jakby tą całą akcję, bo jest możliwość też wysyłania paczkomatem według takich kodów, które przekazuje ta fundacja, jakiś, ubrań, tak, których już nie wykorzystujemy, które nam są niepotrzebne. Czyli rzeczy do recyklingu. Tak, rzeczy takich do recyklingu, albo po prostu do ponownego też wykorzystania i użycia, także to jest taka fajna inicjatywa i w 21 miejscach zbieramy w takich czerwonych pojemnikach te odpady, ale też spod drzwi można, na naszej stronie internetowej jest taki telefon do fundacji, ale można oddać lodówkę bezpośrednio spod drzwi. No, tak. Super. Ale
Ale tutaj chciałem dodać, że 80 miast brało udział w tej akcji i to duża satysfakcja, że gdzieś tam zostaliśmy dostrzeżeni. No i to nasze rodzime sadzonki, także nie wprowadzamy tutaj żadnych innych z innych mm-hmm. rejonów, tak, bo to też jest istotne. Nadleśnictwo Płock dostarczyło to na sadzonki. Tak. No i też padały pytania, bo było wielu też dziennikarzy na tym evencie. Dlaczego akurat lipy, śliwy, tam sadzimy i grusze. No, chcemy też, dbamy o bioróżnorodność, a przecież grusze, czy też te śliwy, bo tam mirabelki zostały posadzone, stanowią pokarm docelowo dla zwierząt leśnych, tak? Dla owadów zapylających. Także trochę jakby to myślenie. Ludzie i, też lubią mirabelki. Tak. Od razu powiem, ja uwielbiam kompot z mirabelek. Tak, przepyszne. I to już trochę jakby się zmienia też ta optyka myślenia, jeżeli chodzi mm-hmm. o las, bo las nam się kojarzy z iglastym, tak? No to, ale nie tylko takie drzewa mm-hmm. też się sadzą. Akurat iglasy, no to na takich słabszych glebach, a te liściaste można na trochę lepszych posadzić i my staramy się jakby dbać o to, jakby uzupełniając te powierzchnie leśne, tak? W mieście. Mm-hmm. Nie no, mamy poza ich tak tym są dużo, to, ale... Są to gatunki rodzime. Gatunki rodzime i to jest jakby najważniejsze, mm-hmm. tak? Zbliża nam się końcówka roku, lada chwila już 2024 wkroczy w nasze progi. Tak sobie podejrzałam projekt budżetu na rok przyszły i zgodnie z planem na utrzymanie zieleni przeznaczono niespełna 5 milionów złotych, tam chyba 4 miliony 800, o ile mhm. dobrze pamiętam. Jakie to konkretnie są plany w zakresie właśnie utrzymania zieleni na terenie Płocka? No to ta kwota, to wcale nie jest mała kwota, biorąc pod uwagę na przykład tą kwotę, którą wydaliśmy w tym roku na nasadzenia, to jest jakby tożsama ta kwota, natomiast te zabiegi pielęgnacyjne nie są już tak kosztowne, jak materiał nasadzeniowy, zaprawienie dołu, posadzenie i ta kwota wynika stricte z zawartych umów, tak jak tu pan prezydent powiedział, bo sadziliśmy w tym roku, były 3 przetargi, jeżeli chodzi o nasadzenia zieleni, zarówno niskiej, jak i wysokiej. I tam były ujęte określone kwoty na pielęgnację. I ta kwota 4,5 miliona zawiera te zobowiązania głównie wynikające z umów, bo zarówno te nowe nasadzenia są zaopiekowane w umowach, jak i te istniejące już, tak? Czyli kwestie związane z takim utrzymaniem bieżącym drzew, które już są poza tą intensywną 3-letnią pielęgnacją, mhm. czyli to są kwestie podlewania, tak? Cięcia sanitarne różnego rodzaju. Tu są też pieniądze w tym na konserwację pomników przyrody, bo przecież 2 lata temu podejmowaliśmy taką uchwałę, gdzie wskazano na okres 6 lat, jakie zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach pomnikowych należy wykonywać, bo na to musi wyrazić zgodę Rada Miasta. Tak jak pan prezydent powiedział, pomnik Broniewskiego, dąb Broniewskiego udało tak. nam się ładnie zaopiekować, tak, rozbetonować, poprawiliśmy warunki siedliskowe, tam już nie ma płyt chodnikowych pod drzewem, tylko jest rozbetonowana nawierzchnia, tak, jest roślinność okrywowa posadzona, czyli jakby oddychają, oddychać będą teraz korzenie, też system wiązań został przebudowany, tak, od tego staramy się zaczynać, bo tak jak pan prezydent wcześniej mówił, Park na Górkach czy Plac Obrońców Warszawy, to tam jakby kluczowa jest zieleń, tak, a to, co wszystko się dzieje, to jest przy okazji, czyli najpierw trzeba zaopiekować się tymi drzewami odpowiednio i krzewami, tak, odpowiednio je wypielęgnować, bo no, Plac Obrońców Warszawy to aż woła o taką pomoc, żeby zająć się. My tak trochę te działania wstrzymaliśmy, bo nie było do końca jakby pomysłu, czy zgody, były różne propozycje sposobu zagospodarowania, tak, różne konkursy architektoniczne. Na szczęście to upadło, nie będziemy tam nic betonować, tylko będziemy jakby w innym mm-hmm. kierunku iść. Tak? Ale wracając już do kwestii samych środków, które są przeznaczone, to musimy pamiętać o tym, że jak co roku staramy się pozyskiwać pieniądze zewnętrzne i o tym mówiliśmy też wielokrotnie, że chociażby z samorządu województwa mazowieckiego, tam gdzie są ogłaszane konkretne konkursy, my startujemy i do tej pory udawało nam się pozyskać te środki. Mam nadzieję, że w tych konkursach, które zostały ogłoszone, również nam się uda. I musimy pamiętać też o tym, że w przypadku tych większych inwestycji związanych z rozwojem zieleni w mieście, oczywiście będziemy próbowali pozyskać środki większe, zewnętrzne.
europejskie, na to, żeby również móc je zaangażować przy realizacji tych kolejnych projektów, bo to będą bardzo duże obciążenia, jeżeli chodzi o budżet miasta, więc staramy się również pozyskać te środki zewnętrzne. Będą dedykowane konkursy, więc nie ma jakby przeszkód do tego, żeby aplikować również w ramach rozwoju zieleni w Płocku na o takie środki. No i co tu jeszcze muszę uzupełnić, że jesteśmy na to przygotowani, tak? Bo mamy gotowe projekty kolejnych 3 hektarów terenów zieleni urządzonej, bo to będą kolejne parki kieszonkowe. Zaplanowaliśmy ich na przyszły rok 13. A także chcemy upiększyć pasy drogowe ulicy Mickiewicza, tu Kobylińskiego, Jachowicza, tak kompleksowo. Ja niekoniecznie będą to drzewa same, bo powiedzmy staramy się sukcesywnie w miejscach, gdzie to jest możliwe, tam gdzie nie koliduje to z infrastrukturą techniczną, sadzić drzewa. Natomiast zamiast trawników, które i tak już w sposób ekstensywny jakby utrzymujemy, bo te koszenia, które są przewidywane, to nie jest to tak jak kiedyś, ja pamiętam jak zaczynałam tutaj pracę, to cały czas było, dlaczego jeszcze nie wykoszone, dlaczego nie wykoszone. Teraz to się odbywa powiedzmy 3 razy w roku, to też tak trudno powiedzieć, bo to zależy od miejsca, od miejsca tak, od, bo też różne czynniki decydują o szybkości wzrostu chociażby trawy, tak? I też staramy się, żeby nie było tych wypalonych słońcem takich żółtych pustych dywanów, więc chcemy zastąpić w większości miejsc te trawy właśnie pylinami albo krzewami, tak? Bo one na pewno są bardziej pożądane dla środowiska i dla klimatu, bo mają większą, powiedzmy, chłonność, zdolność jakby retencyjną i przyjemniej w otoczeniu takiego, powiedzmy, dywanu kwiatowego się będzie spacerowało czy przemieszczało chodnikiem niż przy takiej wyschniętej trawie, więc mamy tutaj takie wykonane, gotowe projekty. Również Armii Krajowej, tak? Tutaj ma być przepiękna, upiększona różami, krzewami różnymi, także tam różne rzeczy mają się pojawić i tu pan prezydent może powie o tym. I jeszcze bardzo ciekawa koncepcja, która też tutaj u pani dyrektor w wydziale się narodziła, czyli park linearny. Tak, tak, taki park linearny. No taki linearny, czyli taki spacerowy, linearny w kształcie linii, że tak powiem. Rozumiem. Tak. Staramy się wykorzystać też teren zielony, który już przy ulicy Chopina. Lachmana, tutaj w kierunku Banacha, tak? Tak. To jest taki teren między drzewami. To jest teren, który jest często uczęszczany przez mieszkańców. Ale on nie jest urządzony i jakby nie jest taki przyjazny do tego, żeby tam spędzać czas, a my chcemy poprzez chociażby taką kładkę, która jest taką kładką podwieszaną, która nie ingeruje w same środowisko, żeby można było tam swobodnie sobie spacerować. No i tam, prawda? Jakby zatrzymać się na tym osiedlu, bo jeżeli ktoś się chce przemieścić szybko, to idzie sobie chodnikiem przy ulicy, a jeżeli ma ochotę, nie wiem, spędzić kontemplować czas przyrodę. Tak, w terenie zielonym, no to odsuwamy się kawałek dalej i ten spacer będzie odbywał się takim podwieszanym chodnikiem, bo tam jest bardzo rozbudowany system korzeniowy rosnących drzew, więc nie chcielibyśmy duże drzewa ingerować, bo one oczywiście zostaną, nikt ich nie będzie usuwał, natomiast powstanie szereg nowych nasadzeń, zarówno zieleni niskiej, jak i wysokiej i to no, chcieliśmy pierwotnie dojść tym jakby chodnikiem do ulicy Otolińskiej, niemniej jednak no, nie ma tam możliwości, bo wchodzimy w teren PKP i nie będziemy mieszkańców kierować do torów kolejowych, tak? Więc kończymy to na Banacha, ale tam można sobie powiedzmy przejść, ale to już tak półoficjalnie, że tak powiem. Także to jest taka nowość. Wiele miast dużych jakby, tylko że te jakby te parki linearne, o których mowa, to też zajmują większą przestrzeń. No my tu jesteśmy dosyć ograniczeni, bo w innych miastach to też się tak odbywa, że zarówno tereny miejskie jakby włączane są w realizację tych parków, jak i na przykład spółdzielni, tak? Okay. No bo przylegają na przykład pasy drogowe do terenów spółdzielni. Może docelowo będzie to miało miejsce, natomiast poza tymi właśnie parkami kieszonkowymi istotne jest, żeby w mojej ocenie, żeby te ulice też były takie piękniejsze. No w tym roku trochę zrobimy przy teatrze, tak? No, będzie odbetonowanie, tutaj też pojawią się graby. Tak.
To jest też właśnie taka lokalizacja, która rzeczywiście może trochę nam poprawić, jeżeli chodzi o taką kwestię wizualną, ale jeszcze musimy powiedzieć o tym, że też pamiętamy o rondach. Tak. Bo to ronda są często taką wizytówką dla naszego miasta, dla osób wjeżdżających, wyjeżdżających, gdzieś tam jeszcze pojawiających się takich w mieście innych miejsc, tak? I staramy się i nie zapominamy o tym i też będziemy chcieli to zagospodarować. No ja uważam bardzo taki pozytywny, jakby to rozmawiam też z różnymi znajomymi, z przyjeżdżającymi do Płocka, takie pozytywne wrażenie robi na nich wjazdo Płocka, tutaj Rondo Borkowskiego przy ZOO. Mhm. To, co w ubiegłym roku nam się udało zaaranżować tak kompleksowo, tak? Bo powiedzmy projekt zakładał trochę mniej nasadzeń, my go rozbudowaliśmy tutwaj jako WKS, słonie zmieniły, to też budziło kontrowersje, idą sobie w innym miejscu do ZOO. Słonie, jakie były takie przyjazne, fajnie wyglądały. Na no fajnie, no tylko, że one były złote i one tak, znaczy, no był jakiś taki charakterystyczny element, natomiast zachowanie tam zieleni na tym rondzie, jakiejś nawet pnącej, było trudne, no bo to kwestia podlewania, tam jest lepiej, tak, tam jest większa ta dostępność, no one już tak są do połowy zarośnięte, także no chcieliśmy też, pan prezydent chciał jakieś drzewo tutaj na rondzie posadzić, MZD się nie zgodziło, więc tam są tamaryszki, które to są krzewy, ale one taką trochę formę drzewiastą, piękną, różową przyjmują, więc z czasem pewnie będzie to ładnie wyglądało. Na pewno w jakiś sposób zostało to docenione, bo też mamy już kolejne interpelacje i chociażby o rondo na Radziwiu, które tak, żebyśmy zrobili nasadzenia, które będą nawiązywały do tego, co jest właśnie. Tak, bo ono już jest takie trochę rachityczne, tam trzeba trochę poprawić, bo tam sporo tych krzewów wypadło, tak? Dokładnie. Fajnie nam się rozmawia o zieleni, tych spraw jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście trzymam kciuki za to, żeby wszystkie plany zostały zrealizowane, bo ta zieleń w mieście faktycznie jest na wagę złota. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz i dyrektor Maja Seska-Żelechowska. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.